Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Z uprzejmości sklepu La Plander otrzymałem taką oto siekierkę z Halta Force. Dostałem też katalog. Szkoda, że w języku niemieckim, bo niech cholery, no to angielski ledwo, niemiecki. I to są siekierki typu Trekking Bail SV. I ona jest tutaj wymieniona jako ta. To jest H008 SV. 800 gram. Ciężar głowni. 44 cm długość trzonka, oczywiście z hikory. Za co serdecznie dziękuję. Była ze mną w Norwegii. I no, oczywiście muszę zrobić test tej siekiery. Zastanawiałem się, jakby to zrobić, żeby nie powielać jakiegoś stereotypu rąbania, ciosania i tak dalej, i tak dalej. Postanowiłem zrobić, bo zostałem zainspirowany filmikiem pana Dave'a Canterbury, który pokazał właśnie chyba dwie tri-stick wykonał siekierą. Myślę sobie, kurczę, super, to ja zrobię to samo. Otóż siłą, godnością osobistą i siekierką Halta Force wykonamy ostrzenie kołka do namiotu, śledzia do namiotu. Zamiast tłuć się tak jak, prawda, Bóg przykazał, to można robić to w bardzo bezpieczny sposób, w ten sposób. Zrobimy. Bardzo lubię to połączenie. Co zrobiłem nożem GK. Natomiast chcę zrobić to siekierką. Ciekawe, czy mi się uda. To jest jeszcze bardziej precyzyjne działanie. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym pani siekiera. Jak widzicie, drodzy chłopcy i dziewczęta, jest to świeża osika. Oskurowana, jak zazwyczaj to się robi, bo przy takim działaniu świeża kora odpada i to takie jest nie filmowe. Można sobie posłużyć się w tym wypadku jakimś batonem albo wręcz pobijakiem rzeźbiarskim, co zaraz będziemy uskuteczniać. Trochę za grube jeszcze. Przecież wiadomo, że taka siekiera, która ma 800 gram, poradzi sobie z każdą, z każdym drewienkiem, jeśli chodzi o rąbanie drewna na opał. Zresztą tutaj można pokazać, to zrobiłem tą siekierą i oczywiście pilarką łańcuchową. Pokazać inne właściwości tej siekierki, zrobimy sobie trochę tri-sticka.
oczywiście nacinamy tak jak poprzednio przy nożyku, posługując się jednak tym razem dla wygody pobijakiem rzeźbiarskim. Mogłem zrobić dłuższy otwór, ale trudno, teraz już. Jedziemy na oko. Teraz zaczynają się schody. Z wrażenia drżą mi dłonie, kochani moi łowcy mamutu. Co innego nożyk, co innego siekiera. Oba są bardzo pożytecznymi narzędziami. No i teraz zobaczmy, co da się zrobić, czy da się zrobić. No właśnie, zacznie łatwiej tak robić. Drodzy Państwo, widzicie, nawet siekierką można robić precyzyjne, wręcz filigranowe wygibasy. Mogłem trochę cieniej pojechać ten drąbik, ale jakoś nie udaje mi się przebić się na wylot. O,
trudnością, aczkolwiek z powodzeniem. Jest otworek. Co można jeszcze zrobić? Można zrobić jeszcze połączenie ciesielskie. Tak, zrobimy połączenie ciesielskie. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Na jaskółczy ogon. Nie pamiętam, ile Dave Canterbury zrobił tych cięć. Wąsko zrobiłem, strasznie trudno dotrzeć siekierą do... pogłębić koleżkę. Gdybym robił to tym najmniejszą siekierką Wild Life pana wytwórni Brooks, no to ponieważ ona ma taki tutaj takie pióro, to łatwiej mi by było robić to wszystko. Ale cóż, postanowiliśmy, słowo się rzekło. Jak widzicie, siekierka no już swoje przeżyła. Musiałem ją trochę wyostrzyć, jak oni podają 57 HRC, to na moje oko i na moją rękę to było 59 HRC, zwłaszcza ten koniec. Ten kawałek strasznie trudno mi się robiło, ostrzyło ostrzałką do kos, mimo iż taka ostrzałka ma strasznie agresywny kamień. Są różne kamyczki. Dobra, teraz zrobimy na oko. Umówmy się, że to powinno zadziałać. No i działa. Voilà. Połączenie ramowe, które jest bardzo solidne. Tym optymistycznym akcentem kończymy.